Drodzy internauci, w liście do Efezjan w 4 rozdziale znajdziemy takie słowa. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Słowa, które przed chwilą przeczytałem, to hasło miesiąca lutego. Drugi miesiąc roku pańskiego 2022 przynosi nam właśnie takie dosyć ciekawe słowa. Można by je zapisać w takim alfabecie czy elementarzu duchowości człowieka, chrześcijanina, jako ten negatywny element, który nie powinien się za bardzo pojawiać w naszym życiu. Ale gniew to chyba coś naturalnego. Nie wiem, jaka jest u was teraz godzina, gdy spojrzeliście w internet i postanowiliście zobaczyć, co tam w codzienniku. Jeżeli jest rano, no to może jeszcze nie, ale gdy już pod wieczór, to chyba ciężko przez cały dzień nie pogniewać się. Nie przeżyć jakiejś chwili, w której pojawił się gniew. Gniewamy się i to dosyć często. Albo i na siebie, że mieliśmy coś zrobić właśnie tak, a nie inaczej do tego momentu, no nie udało się. Jeżeli znamy przyczyny, jeżeli wydają się one jakieś takie, no nie za bardzo usprawiedliwiające, słuszny całkiem gniew. Gniewamy się na innych, na tych, którzy mieli coś zrobić, są od nas uzależnieni i kolejny raz znowu tak samo. Ale gniewamy się też na tych, którzy są ponad nami. Gniewamy się na to, że źle rządzą, źle wybierają, źle planują. Każdy może przytoczyć taką całkiem pokaźną listę. Gdy jeszcze spojrzymy w internet, to znajdziemy coś takiego jak hejt. Taki gniew zupełnie nieukierunkowany. Chociaż nie wiem, czy nieukierunkowany, może i dobrze ukierunkowany, ale totalnie puszczony na całość. Tego gniewu czasami jest tyle, że wydaje się, iż nasz kraj to taka Rzeczpospolita gniewu. Wszyscy się gniewają na drugich i każdy ma słuszność w swoim gniewie. Czym jest taki gniew? No, moi drodzy, gniew to jest taka nasza reakcja emocjonalna na jakąś negatywną sytuację, na niepowodzenie, na wzburzenie emocjonalne, które odbieramy jako nastawione przeciwko nam. Ktoś zrobił coś złego, zatem gniewamy się. Nasza reakcja zniekształca rzeczywistość. Czasem właśnie gniew powoduje, że w tym wszystkim się gubimy. Nasze oceny nie są obiektywne. Gniew jednak można kontrolować. W tym procesie wzbudzenia gniewu wpierw pojawia się myśl, potem nasza reakcja i na końcu nasze czyny. No i pytanie, które możemy sobie zadać na początek lutego, czy gniew jest nam potrzebny? No, wsłuchując się w hasło miesiąca, musimy powiedzieć, no jest potrzebny. Gniewajcie się, pisze apostoł. Gdyby gniew nie został uzewnętrzniony, gdyby sytuacje złe nie powodowały, że wywołują w nas reakcje, to chyba byłoby coś z nami nie tak. One muszą się wyzwolić w nas, abyśmy w właściwy sposób ocenili rzeczywistość. Abyśmy pomyśleli, przygotowali reakcję i konkretnie zareagowali. Nie jest tak, że wszystko jest względne,
Nie jest tak, że cokolwiek zrobimy, będzie dobre. Na kartach Pisma Świętego znajdziemy również wielokrotnie słowa mówiące o tym, że ludzie się gniewali. Ale, no właśnie tutaj apostoł Paweł daje nam jasne wskazanie. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. To właśnie czas jest takim dobrym wskaźnikiem, który powinien spowodować wygaszanie gniewu. Można zareagować. Trzeba wyrazić swoje stanowisko, ale nie powinien gniew być kumulowany, przetrzymywany, zachowywany na sytuację, w której dopiero będziemy mogli wybuchnąć. Bo Królestwo Boże nie opiera się na gniewie w żadnym przypadku. Tak samo i w Kościele. Gniew to nie jest to, co ma nas kształtować. Kształtować ma nas miłość. Dlatego nawet jeżeli się gniewamy, to nie grzeszmy. Niech tak pozostanie i w lutym, i w całym roku. Amen.